Cześć, witajcie na kanale Warsztat u Jakuba. W tym filmie krótkie porównanie dwóch wiertarków krętarek firmy Parkside. Pierwsza to model PABS20 Li D4, a druga to PSBSA 20 Li A1. Postaram się omówić różnice i podobieństwa. Podobieństw jest masa, różnic bardzo mało, ale są bardzo znaczące. Ok, zacznijmy sobie może od wyglądu tych wkrętarek, od samego spodu. Gdy kupujemy obydwie, dostajemy baterię z serii X20 VT. Jest to ta sama bateria, 2 Ah. Bateria ta pasuje do pozostałych urządzeń z serii X20 VT, elektronarzędzi działających na ten sam akumulator. Dostępny akumulator jest oczywiście również 4 Ah. Czas ładowania tych akumulatorów to około 60 minut. Zarówno na takim akumulatorze, jak i na 4 Ah. Mamy trójpoziomowy wskaźnik naładowania baterii. Dalej, lampy LED podświetlające miejsce pracy są praktycznie identyczne. Jednak w wersji bez udaru PABS20 Li D4 ta lampeczka jest bardziej wysunięta. Przez co może nam to lepiej doświetlać miejsce pracy. Wydaje się być większa. Dalej mamy rękojeść, gumowanie praktycznie identyczne. Przyciski również. Przełącznik kierunku obrotów również jest identyczny. Miejsce nabity. Magnesik zarówno w jednej, jak i w drugiej wkrętarce w tym samym miejscu. Oczywiście to jest tylko bajer, podczas jakiejś tam pracy bit i tak nam wypada podczas wstrząsów tego urządzenia. Standardowo w tych wkrętarkach odbojniki tutaj, bardzo przydatne. Jednym słowem, całe ogumowanie w tych wkrętarkach firmy Parkside, czy w tej, jest jak najbardziej na plus, jak najbardziej przydatne. I nie każda wkrętarka takie posiada. Dwa biegi, zarówno w jednej, jak i w drugiej. Tutaj jest w tej wersji bez udaru. Na pierwszym biegu mamy od 0 do 400 obrotów na minutę. Na drugim od 0 do 1400 obrotów na minutę. A więc ta wkrętarka z udarem jest silniejsza. Ona na pierwszym szybsza, to znaczy na pierwszym ma od 0 do 440 obrotów na minutę, a na drugim biegu od 0 do 1650 obrotów na minutę. Czyli tutaj jest raczej plus na korzyść tej, ponieważ czym wyższe obroty, tym szybciej coś wywiercimy lub wkręcimy, jeżeli będzie niewymagający wkręt. Dalej mamy pierścień regulacyjny siłę dokręcania. Tutaj mamy od 1 do 25 plus wiercenie. Natomiast tutaj od 1 do 20 plus wiercenie i wiercenie z udarem. W jednej, jak i w drugiej regulacja odbywa się w sposób płynny i wygodny. Uchwyty wiertarskie. Tutaj mamy uchwyt metalowy, tutaj plastikowy. Oczywiście metalowy wydaje się solidniejszy, mimo to muszę powiedzieć, że jak chodzi o tą wkrętarkę z udarem, nie zdarzało mi się, żeby mi się ten uchwyt rozkręcał, wypadały wiertła i tak dalej. Ponieważ tutaj również muszę zaznaczyć, że tą wkrętarkę używam już około roku, a ta jest dzisiaj zakupiona. Ok, przejdźmy dalej. W obydwa uchwyty wiertarskie możemy włożyć wiertła o dosyć dużej średnicy, jak chodzi o czpień. Otwór wiertarski tutaj, zarówno jak i w tej wkrętarce z udarem,
Wynosi 13 mm, także nie będziemy mieć raczej żadnego problemu. Wymiary tych wkrętarek, jak chodzi o wysokość, są praktycznie identyczne. Jak chodzi o szerokość, ta z udarem jest właśnie o tą wartość tutaj, ten mechanizm dłuższa o około 35 mm. Także wydaje się bardziej masywna i większa. Jak chodzi o wagę, waga wkrętarki z udarem prawie 1900 gram. Waga wkrętarki bez udaru prawie 300 gram mniej. Niby niewiele, ale samo przez to przedłużenie tej wkrętarki, wiadomo, że nam często będzie trochę przeważać do przodu, kiedy będziemy ją trzymać w dłoni. Natomiast jak chodzi o poręczność tej wkrętarki, ta wkrętarka wydaje mi się mega poręczna. Nie jest to, ta waga mówi, że nie jest to najlżejsza wkrętarka na świecie, ale naprawdę jest odpowiednio, tak się wydaje, wyważona, tak skonstruowana, no bo tu jak chodzi o wyważenie, to na pewno oni za bardzo do tego wagi nie przywiązywali, ale jak chodzi o tą konstrukcję, to ta konstrukcja pozwala na to, że właśnie na wygodne posługiwanie się nią. Więc tutaj coś za coś. A mianowicie tutaj mamy parametr maksymalny moment dokręcania 40 Nm. Jak chodzi o tą wkrętarkę, tego parametru nie mamy podanego. Gdzieś na internecie znalazłem tam przypuszczenia, że będzie to około 35 Nm, ale nigdzie tego nie ma w instrukcji ani w żadnych innych danych. Jak chodzi o średnicę, maksymalne otwory, jakie możemy wykonywać tymi wkrętarkami, są one praktycznie identyczne. Stal 13 mm, drewno 30. Tutaj dochodzi jeszcze funkcja wiercenia z udarem. Tutaj już tego nie mamy. Tutaj ten parametr, jak chodzi o udar, to 26 tysięcy. Zaraz sprawdzę. Tak, 26 400 uderzeń na minutę. To jest naprawdę przyzwoita ilość. I jest odczuwalna. Tutaj we wcześniejszych filmach porównywana ta wkrętarka była między innymi z kilkoma innymi wkrętarkami z udarem i wypadała naprawdę korzystnie. Tutaj udaru, funkcji udaru nie mamy. Czy nam potrzebna funkcja udaru, musimy sobie sami odpowiedzieć. Oczywiście tutaj jest udar mechaniczny, nie pneumatyczny. Nie jest on taki mocny jak tam na przykład w 800. Kupimy zwykłą wiertarkę udarową z udarem mechanicznym 800 W. Na pewno w tamtej wiertarce będzie ten udar mocniejszy. Oczywiście nie nadaje się to do wiercenia w stropie, w żelbetonie i tak dalej. To jest moja subiektywna opinia. Ale w takich miększych materiałach jak cegła, coś w tym stylu sobie świetnie poradzi, jak najbardziej. Oczywiście, gdzieś tam trafimy w fugę, no to jeszcze szybciej. Natomiast tutaj tego nie ma. No i przez to, przez brak tego mechanizmu, na pewno zyskujemy na wadze, ponieważ ta jest lżejsza i poręczniejsza. Ale tutaj też trzeba powiedzieć, że ta oczywiście też nie jest najgorsza, jak chodzi o poręczność, tylko po prostu ta zdecydowanie z nią, jak o to chodzi, wygrywa. Do tej w zestawie jest oczywiście jeszcze uchwyt pomocniczy montowany z jednej, jak i z drugiej strony. Ja tutaj powiedziałem, że maksymalny moment obrotowy tej wkrętarki to 40 Nm. Teraz sobie tak przynajmniej było podawane w tamtym ro rok temu, kiedy ja ją kupowałem. Teraz, kiedy widzimy ją w sklepie w ofercie za tydzień, to jest tam napisane, że 45 Nm. Także widocznie się coś zmieniło, lub sam nie wiem, o co chodzi.
A więc wkręt 6 na 100. Odłożymy to na bok. Bieg pierwszy. Tutaj może będzie. Sprawdzimy sobie teraz modelem z udarem. Jedynka, oczywiście baterie obydwie naładowane. Tu nam trafiłem w bok, w sensie krzywo, to jeszcze raz. Okej. Teraz może wkręt ciesielski 248. Zobaczymy, jak te wkrętarki sobie radzą. Torx 40, bieg pierwszy. Mamy nawiercenie. Tutaj widać mój błąd. Wkręt trafił w sęka. To przepraszam za tą nieudaną próbę. Kolejny wkręt ósemka 240. Tu już żadnych sęków nie ma. No, znowu z tej strony jest dobra. To może tutaj. Tu powinno być już dobrze. Tak to wygląda. No i możemy się tak szarpać. No nie wiem. Chyba nie warto, do końca nam nie wkręci. Dobrze, a więc tym samym bitem. Ósemka 240, tym razem wkrętarka z udarem. Zobaczmy dobre miejsce. Może tutaj będzie widać. Będzie. Ok, zobaczymy, jak sobie ta z nim poradzi. Jeżeli ktoś ogląda moje filmy, to pewnie już wie. Tutaj jestem zaskoczony, że to nie wchodzi. Zawsze takie wkręty mi się udawało wkręcać, albo trafiło gdzieś na trudniejsze miejsce, ale nie widzę tu żadnego sęka. Dalej nie pójdzie. Mamy nawiercenie, bateria naładowana. Sprawdzimy jeszcze raz w innym miejsce, ponieważ zawsze takie wkręty bez problemu wkręcałem tą wkrętarką.
Także tak to wygląda. Tutaj wcześniej testowałem też tylko tą wkrętarkę. Film jest na moim kanale i tak samo ten wkręt, jak i ten widzimy na podobnej wysokości. Ta wkrętarka tak sobie z nim radzi, na tyle go wkręca. Ta już wkręci taki wkręt bez problemów. Znaczy bez problemów z przerwami, ale wkręci. Chociaż mnie to bardzo dziwi, ponieważ wykonałem wiele testów tą wkrętarką i zawsze wkręcała całość do końca. Także muszę sobie jeszcze raz to sprawdzić w takim samym wkręcie, bo jestem zdziwiony, że ma problemy. Tu jest sęk. Tutaj. Widać, widać. No cóż, nie będę z tym polemizował, to są belki sosnowe. Czasami można trafić na większe, twarde miejsce. Tak już jest. A więc okej. Świder 20. Zobaczymy. Dwójeczka. Czy da radę na dwójce? Nie. Jedynka. Tak to wygląda w tym przypadku. Również jedynka. Więc tak to wygląda, jak chodzi o pracę nimi. Oczywiście nie sposób nie zauważyć, że ta jest troszkę silniejsza. Także którą wybrać, to już zależy od tego, do jakich prac potrzebujecie danego urządzenia. W tym przypadku to są wiertarkowkrętarki 20-woltowe. Najczęściej spotykane na rynku to 18-woltowe, oczywiście w naszych marketach. Jeżeli ja miałbym wybierać, oczywiście, jak chodzi o 18 czy 20, w tym przypadku wybrałbym mocniejszą. A jako uzupełnienie dokupiłbym sobie wkrętarkę 12-woltową. Myślę, że to taki standardowy zestaw. No albo po prostu zakrętarkę i mniejszą wkrętarkę. No to tutaj już mamy wachlarz wyboru szeroki. Tutaj starałem się pokazać różnicę między tymi dwiema wkrętarkami z tej samej firmy. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać tą wkrętarkę za 200 zł, jeszcze, aha, cena 200 zł, ta kosztowała 260 z akumulatorem. Natomiast niedługo w ofercie będzie dostępna za 160 zł, 159. Także to tak wyglądało porównanie tych dwóch wiertarkowkrętarek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta wkrętarka wypada na tle wiertarki z Biedronki, która również jest 20-woltowa i posiada maksymalny moment obrotowy 40 bądź 45 Nm z udarem. Tutaj już zapraszam na kanał Tanie Majsterkowanie.
Tam jest to wszystko fajnie pokazane. Natomiast jeżeli, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film, jeżeli tak, to łapka w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami. Ja Was zapraszam na kolejne filmy. Cześć!